Patrzcie, tam coś widać. No gratuluję, cyknęłaś starą puchę. A ty znalazłaś coś ciekawego? Nie wydaje mi się. Może jeszcze nie, ale znajdę i jak znajdę, to będę miał na filmie, a nie na jakimś przedpodobowym zdjęciu. Ty go w ogóle nie słuchaj. Norman nigdy w życiu nie nakręci żadnego filmu o potworze. Norman będzie kręcił film o potworze z Ponty Pandines? No to się dzieje, kochani. Słuchajcie, on do mnie płynie. Zostanę najsłynniejszym łowcą potworów na świecie! Co jest? Czołem, dzieciaki! Ale co to ma być? Ty nie jesteś żaden potwór! A oto i Norman, najsłynniejszy łowca potworów na świecie. A jak pan tam był pod wodą, to widział pan tego potwora? Nie, na razie nic nie widziałem. Skoczę sobie coś przekąsić, a potem płynę jeszcze raz. Saro, idziemy. Sprawdzimy, co jest po drugiej stronie jeziora. A ja już chyba wiem, gdzie złapię tego swojego potwora. I to wcale nie po jakiejś tam drugiej stronie. Doniesienia! Ta twoja pożarowa paczka zupełnie zasłoniła Penny, wiesz? Co zrobić? Kamera najwyraźniej ją kocha. A może Penny też kocha, co? Słuchaj, to nie ma znaczenia. Najważniejsze, że ugasiliśmy pożar. Ale co ty mówisz? Nie rozumiesz, że to ty powinnaś być w telewizji, a nie Elvis ze swoją paczką? Słuchaj, Jupiter jakiś taki brudny, może skoczymy go wykąpać? A wiesz, że bardzo chętnie? Doskonały pomysł. Lewo! 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 Jest tu! Lewo! No co jest? No co tam, Mandy? Co słychać? Żartujesz? Nie możesz sobie brać cudzej łodzi podwodnej, tak się nie robi! Tam bez przesady. Po prostu jesteś zazdrosna, bo ja zaraz zobaczę tego potwora, a ty nie! Chwila. A co to było? Ty wiesz, że ten potwór chyba nade mną przepłynął? Normanie! Natychmiast się wynurzasz i wychodzisz z łodzi! Słuchaj, przykro mi, ale nie mogę teraz rozmawiać. Łowca potworów ma w tej chwili poważną misję. No i kierowanie tą łodzią to wcale nie jest takie proste. Ojej, co jest? No, w lewo! Nie, stój! No gdzie ty? Mandy! Zadzwonisz do Sama i powiesz, że spotkało mnie tu takie jakby nieszczęście. Wiedziałam, że popsujesz łódź. Przyznaj się, popsułeś. No, trochę tak. No i... woda mi się tu teraz leje, wiesz? No, ale i zostali najlepszymi łowcami? No nie. A jak Ben będzie chciał Neptuna, to weźmie Tytana. Oj, daj spokój. Wrócimy zanim zdąży wsunąć swój lunch. Bo takim Neptunem to się chyba steruje tak samo jak łódką taty. Przechodzimy na prędkość warpową. Gazu, pani inżynier. Nie róbcie tak, ja nie lubię za szybko. Trzeba się było nie podśmiewywać z pana kapitana. Tym razem tak schował, że nigdy nie znajdziemy. Zimno, zimno, lodowato. Brrr. Szukaliśmy po prostu wszędzie. Mam pewien pomysł. Akcja poszukiwawcza, pierwsza zasada. Im wyżej się znajdziesz, tym więcej zobaczysz. Bingo! Bardzo zimno. Ale zimno! Słuchaj, zerknij, co tam leży na dachu Jupitera. O, co? Co? Jakby cieplej. Cieplej, gorąco, parzy! Mam ją! Brawo! Saro! Strasznie nas tu zalewa! Może jednak trochę zwolnij, dobra? Nie ma mowy! Właśnie, że gazu, bo nas pobiją! Teraz lewo! Znaczy się na sterburtę. Chyba bakburtę. Widziałeś? Nasze dzieciaki popchnęły Neptunem. Hej, hej, maluchy! Zaraz, zaraz. Nasze dzieciaki same w Neptunie? I pędzą jak szalone. Słuchaj, nie ma co, wzywam strażaka Sama. Norman, Mandy, James i Sara pędzą Neptunem na pełne morze w poszukiwaniu kosmicznych robali. Norman, Mandy, James i Sara pędzą Neptunem na pełne morze w poszukiwaniu kosmicznych robali. Och, gdzie
Gdzie te czasy, kiedy strażacy zdejmowali te słodkie kotki z drzew? Oczywiście nie mam zasięgu. I pokonaliśmy Charlie'ego i Mike'a. To co? Wracamy na ląd? Ja nie bardzo wiem, gdzie ten ląd. Słuchaj, nie rozumiem tego programu do nawigacji. No to tam płyniemy, bo tam powinien być ląd chyba. Ty tu dowodzisz. Będzie super! Fantastycznie! Uwielbiam helikoptery! Norman i Willis Price utknęli w samochodzie na czubku drzewa nad przepaścią w środku lasu. Elvis, chodź tu! Tym razem będziesz mi potrzebny. Przykro mi. Wracamy do środka. Co? Ale czemu? Dlaczego? Oczywiście Norman Price musiał nam wszystko popsuć. Tom, jesteśmy gotowi. Daleko jeszcze? Odbiór. Kawałeczek, już ich widzę. Odbiór. Nie wiadomo, co z samochodem. Najpierw go zabezpieczę, a potem będziemy wyciągać Normana i Willis. Sam, Elvis, opuszczam was, gotowi? Samochód bezpieczny, Norman, Willis, już po was idziemy. Dobra, delikatnie otworzymy teraz drzwi. Spróbujcie się nie ruszać, dobrze? Zaczynamy. 1, 2, 3. A teraz zanurkujemy sobie do środka i ostrożnie wepniemy was w uprząż. Gotowi? Super! Wszystko gra! Tom, odbiór, możesz wciągać! Penny! Jeśli chcemy ratować samochód, to zdecydowanie przyda się Feniks. Odbiór! Powiedział mi, że to ty wezwałeś pomoc i że byłeś bardzo dzielny i spokojny. W nagrodę otrzymujesz gwiazdę młodego kadeta. Gwiazdę? Ej, patrzcie, jak się świeci. I kto poleciał helikopterkiem? Norman! To wszystko moja wina. Chciałam, żeby Norman zdążył na tę wycieczkę. I, no wiesz, za szybko jechałam.